Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki Sejmie. Jak widzimy, największe kontrowersje budzi ustalenie kwoty rekompensaty. W ustawie zakłada się, że jest to 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług prowadzonych w czerwcu, lipcu i sierpniu, a więc w okresie tak jakby najlepszych miesięcy turystycznych. Chciałbym zapytać, czy tutaj podstawą tego jest zmniejszenie w stosunku do tego przychodu także pewnych innych elementów, które no tutaj jeśli patrzymy na to, że to jest to rekompensata, a usługi nie było, więc tutaj nie są brane także w części koszty, czy nie są tu brane pewne koszty, które są ponoszone, a w takiej sytuacji nie są ponoszone. Chodzi o to, żeby wyjaśnić w jakiś sposób dochodzenie do tych 65%, które budzą takie emocje. I druga rzecz jest taka, że musimy pamiętać, że wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest racja stanu. To nie jest taka sobie dowolna sprawa, tylko uzasadnienie w interesie państwa. Dziękuję bardzo.